Hejka wszystkim, to jest Arabella z Alan Tudor, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy 28 czerwca i jest to aktualizacja środowa, więc jeżeli jesteście zainteresowani co dzisiaj, to koniecznie zostańcie i obejrzyjcie dzisiejszy odcinek. Okej, jeszcze zanim sobie przejdziemy konkretnie do odcinka, chciałabym was zaprosić do opisu, gdzie znajdziecie link do mojego Linktree. Tam znajdziecie m.in. link do Instagrama, TikToka, a także do mojego serwera na Discordzie Arabelki, gdzie was wszędzie serdecznie zapraszam. Okej, dzisiaj generalnie będzie szybciutko, ponieważ Luis ma dla nas nowy wyścig w Mistfall. Chyba Luis, tak mi się wydaje. Podejdziemy do niego od razu i sobie zaczynamy. No, Luis, tak. Kolejne wyzwanie. Tak się cieszę, że jesteś. Mnóstwo ludzi przybyło do Miss World twojego ostatniego przejazdu po moim torze. Zarządzanie sesjami treningowymi jest naprawdę fajne. Kiedy mogę poznawać więcej ludzi? Czy chcesz dostąpić zaszczytu i być pierwszą osobą, która wypróbuje mój najnowszy tor? Wypróbuj nowy wyścig Luisa. No to jedziemy, już tutaj widzę, jest generalnie godzina, no za chwilę 11 i z tego co widzę, to jest tutaj z nami dużo osób już. Nie wiem, się nie spodziewałam, że już aż tyle będzie. Pamiętajcie, kochani, że dzisiaj mamy, że trwa... oj! Co się stało? Pamiętajcie, kochani, że trwa u mnie na kanale Maraton Dumy. Z czym on jest powiązany, to się dowiecie, oglądając odcinek, który wleciał wczoraj. Był on we współpracy z innymi youtuberami, w którym właśnie tam z youtuberami sobie rozmawiałam odnośnie miesiąca dumy, jak go postrzegają i czy przede wszystkim są z siebie dumni. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak ja postrzegam, inni youtuberzy postrzegamy Pride Month, to koniecznie zobaczcie wczorajszy film, do którego link będzie w opisie. A dzisiaj mamy kolejny film, dzisiaj będzie cover piosenki. Nie wiem, czy wam mówić, czy nie. A wam powiem w sumie. Bo to już i tak będzie dzisiaj, a no... To będzie piosenka This Is Me z tego filmu Camp Rock. Nie wiem, czy oglądaliście, czy nie. Ja oglądałam. To jest chyba jakiś starszy... Znaczy nie, że taki stary film, ale no nie wiem, z którego roku. Nie pamiętam dokładnie. Natomiast, no, superowy film. Oglądałam. I jeszcze teraz ta piosenka. Jutro dzisiaj wleci o 16, bo tak jakby wiecie, staram się tym maratonem pokazać, że trzeba być dumnym z siebie i nie bać się tego, kim się jest ogólnie, w każdym aspekcie. Proszę, wrócę niedługo, żeby się ponownie przejechać i przeprowadzić przyjaciół, ok? Nie mogę się doczekać, żeby poznać nowych ludzi. No dobra, kochani. Także to chyba by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ubrałam się tak specjalnie na jeździecko, żeby, no tak, było jeździecko. Także to, kochani, to jest chyba z tego, co kojarzę, ostatni tydzień Królestwa w Chmurach, o ile ono jeszcze jest. Muszę się przejechać, bo wydaje mi się, że miało być do któregoś lipca. A jak było do dzisiaj, no to przykro mi niestety będzie. Ale zobaczymy zaraz, czy jeszcze stoi ten balon tam. Proszę, niech stoi. Jest, dobra, czyli Królestwo w Chmurach sobie jeszcze jest, także z tego co kojarzę, będzie jeszcze przez tydzień, więc tam, no i ta tęcza, więc jeżeli chcecie jakieś outfitiki czy rzeczy sobie pokupować, to koniecznie zróbcie to w tym tygodniu, bo już później będziecie czekali rok. Mam nadzieję, że w przyszłym roku też będzie tęczowy festiwal, bo go bardzo, bardzo lubię. Także co, kochani, ja już tutaj nie wjeżdżam dalej, bo będzie, o, będzie mgła, tak jak teraz. I co? Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Wyścig uważam za naprawdę, naprawdę fajny, o takim średnim poziomie trudności. Niestety wjechałam w mgłę. Więc myślę, że naprawdę, naprawdę nie było źle, był fajny ten wyścig. Dajcie znać, jak wam się podobał. I co? To by było na tyle chyba w dzisiejszym odcinku. Wszystkim wam bardzo dziękuję, tym, którzy obejrzeli dzisiejszy film. Zapraszam do śledzenia Maratonu Dumy. W karcie społeczności na moim kanale jest rozpiska
jak będzie, w sensie jest rozpiska o tym, jakie odcinki będą wlatywały. No i co, kochani, ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszy, za obejrzenie jeszcze raz i do usłyszenia. Pa!